Ja byłam bardzo wybiórczą dziewczyną. Mm-hmm. To nie każdy chłopak mi się podobał, jak byłam młoda. Musiał być pogodny, radosny, dobrze tańczyć, być dowcipny, no i oczywiście inteligentny. Także nie miałam za dużo tych takich miłostek, bo ja się zakochiwałam na dłużej i potem przeżywałam, jak mi się tam w młodości coś nie udawało, ale to były takie. A naprawdę trafiłam na swoją cudowną miłość, czyli na mojego męża. Byłam z nim 44 lata i wtedy już, oczywiście nie powiem, że mi się mężczyźni nie podobali, bo z tym mi się lepiej tańczyło, a z tamtym mi się lepiej pogadało. Naprawdę? No tak, bo mój mąż na przykład tańczyć nie bardzo lubił. A pani uwielbia? Ja uwielbiam. On lubił albo Kujawiaka, albo walca w lewo, w najgorszym razie tango. A nie było panią zazdrosne? O mnie? Jak pani tańczyła z innym mężczyzną? Nie mówił mi tego, a ja starałam się trochę tak jak na pandemii, troszeczkę dalej, żeby to nie było usta, i jakoś wychodziłam z tego obronną ręką. Jak to się robi, że jest się w życiu przez tyle lat razem i buduje się taki piękny związek, jaki wy mieliście? To, co powiedziałam. Tolerancja? Tolerancja, wyrozumiałość, no miłość oczywiście. Zresztą w moim małżeństwie ta miłość narastała. To nie było takie, że nagle się zakochałam, zauroczyłam. Pach, pach, pach i byłam po swoich traumach tam pewnych i to było takim jakby oparciem, on był taki opiekuńczy, sympatyczny, podobał mi się, bo lubiłam takich męskie typy, więc mi na pewno zaimponował urodą. A to, że był aktorem, miało wpływ czy nie? Ja tam po prostu weszłam w środowisko, w tym teatrze ludowym, do którego się na szwedzkiej, który był, dostałam, on tam był. No i graliśmy razem w wielu, wielu sztukach. To jakoś tam oczywiście zbliża, ale mnie było wszystko jedno, czy będzie lekarz, aktor, czy ktokolwiek inny. Musiał być mój. I był przez lata. Ja sobie go tak wyrysowałam, potem musiałam te kontury troszkę wycierać, potem dorysowywać, potem zmazywać, ale po 44 latach stwierdziłam, że był to najlepszy wybór, jaki mogłam sobie wymarzyć. Tęskni pani za mężem? To jest 44 lata i to było rzeczywiście, moim zdaniem, małżeństwo właśnie takie dochodzące, nie, że od razu był seks, seks, seks i było. Myśmy się poznawali, myśmy sobie pewne rzeczy uczyli się siebie i ponieważ to były, ja w wielu takich wywiadach mówiłam, że my jak jabłko rozkrojone, jedno czerwone, jedno zielone, ale tak spasowane, że bez siebie rzeczywiście ani rusz. I na wakacje właśnie ten mój ukochany Augustów, gdzie mnie... To pan Tomasz zabrał panią Augustowa, tak? Tak, on był wędkarz, więc tam oczywiście łapał rybki. Z tym, że ja byłam przyzwyczajona, ja lubiłam tańczyć, towarzystwo, a on lubił spokój, wędeczka, las, jeziorko, łódeczka, więc na początku byłam trochę spłoszona tym, Boże, a co my tu będziemy robić? Jak mnie przywiózł na taką wioskę i tam na końcu wsi mała chatynka była, tu będziemy mieszkać. Ja mówię, jak to? A gdzie jest tak zwana toaleta? Tam z tyłu za domkiem. Aha, a woda? A nie, tu bieżącej wody nie ma. To jest nad jeziorem studzienicznym, czyli czyściutka woda. Wody się, albo się idzie myć do jeziora, albo ciepłej wody, szorum borum. Na początku byłam nieco spłoszona. Potem tak to pokochałam, że przez 40 parę lat, żeśmy tam jeździli. Jeżdżę do tej pory, właśnie w tym roku też byłam, bo to jest dla mnie terapia.